Marta Szymig, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Już dziś, 4 grudnia, kolejny koncert w ramach Strefy Białych Świąt w Wiśle. Będzie to inauguracja roku Stanisława Hadyny z zespołem pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Koncert kolęd w ich wykonaniu rozpocznie się o godzinie 18 w kościele apostoła Piotra i Pawła w Wiśle Centrum. Ostatni koncert w ramach Strefy Białych Świąt odbędzie się w niedzielę 6 stycznia. W tym samym kościele rozbrzmi muzyka polskich kompozytorów na zakończenie obchodów stulecia niepodległości Polski. Koncert rozpocznie się o 17. Muzycznie będzie dziś w Istebnej o godzinie 19 w restauracji Dwór Kukuczka wystąpią młodzi muzycy z Trójwsi. Organizatorzy zapraszają do wspólnego kolędowania z muzyką na żywo. W sobotę koncertów ciąg dalszy Macierz Ziemi Cieszyńskiej zaprasza do Cieszyńskiego Teatru na koncert noworoczny Viva la Musica. Wystąpi orkiestra kameralna Artis, start godzina 18. Na noworoczne kolędowanie zaprasza w sobotę zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Przed publicznością wystąpi chór jubileuszowy, kapela ludowa, dziecięca grupa wokalno-instrumentalna oraz dorosła grupa taneczna. Kolędowanie rozpocznie się o godzinie 18 w siedzibie zespołu przy ulicy Stary Targ 4 w Cieszynie. W niedzielę 6 stycznia w naszym regionie nie zabraknie orszaków Trzech Króli. W Cieszynie orszaki ze wszystkich parafii spotkają się na płycie rynku o godzinie 13:30. W tym miejscu odbędzie się składanie darów oraz wspólne kolędowanie. Nie zabraknie kiermaszu. Mile widziane są przebrane dzieci, które mogą wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy orszakowy strój. Cieszyński ekumeniczny orszak Trzech Króli zakończy się uroczystym koncertem kolęd o godzinie 17 w Kościele Jezusowym. Orszak Trzech Króli przejdzie również ulicami Skoczowa. Orszak europejski wyruszy ze Starego Targu o 14. O tej godzinie wyruszy również orszak azjatycki ze skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Targową. Orszak afrykański wyruszy z parafii Matki Bożej Różańcowej o 13:45. Trzy orszaki spotkają się na rynku. Na koncert noworoczny zaprasza 6 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. O godzinie 17 w tamtejszej sali widowiskowej wystąpi orkiestra Dęta Goleszów Band oraz grupa dziecięco-młodzieżowa zespołu pieśni i tańca Goleszów. Wstęp wolny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.